Kochani, będę się z wami chciała podzielić dzisiaj słowem, jak uda mi się tylko otworzyć Biblię na tym pulpicie. Nie, jednak Przemku, chyba poproszę cię o tamten, bo ten jest zapionowy. Zaczniemy od słowa. Zaczniemy dzisiaj od wersetów, które znajdują się w ostatniej księgi, w księdze Pisma Świętego, w objawieniu świętego Jana, w rozdziale trzecim. I na początek przeczytamy od 14 wersetu do 17. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowany jak godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Znacie to określenie? Ale on jest gorący dla Pana. Ale ona jest gorąca dla Pana. I mówimy tak o osobach, które widzimy, że po prostu kochają Jezusa całym sercem i to widać. O osobach, które są gotowe poświęcić się, poświęcić coś ze swojego życia, poświęcić swój drogocenny czas po to, aby być z Bogiem. To są osoby, które mówią do Boga, które mówią o Bogu, które po prostu widać, że z Jezusem żyją. W naszym życiu różnie się układa. Rodzimy się na nowo. Na początku zazwyczaj jesteśmy właśnie tacy gorący. A potem przychodzą różne etapy w życiu. Są etapy, kiedy troszkę jakoś chłodniejemy. Są etapy, kiedy znów ten żar miłości do Jezusa i to pragnienie, aby podążać za Nim i służyć Mu, rosną, podnoszą się coraz mocniej. I jeżeli jesteś teraz w tym okresie takiego życia i gorąca, to będziesz tu mówił amen i halleluja i będziesz mnie wspierał w tym moim słowie. Natomiast jeżeli jesteś może teraz w tym okresie, kiedy coś ochłodło, coś ostygło, to chciałabym, żeby to słowo było dla ciebie dzisiaj zachętą do tego, że to, co się obniżyło, może znowu się podnieść, bo Pan Jezus żarliwie pragnie i tęskni relacji z tobą i przebywania z tobą w tej gorliwości, nie w letniości, ale w gorącym. Po czym poznajemy to, że może już jesteśmy tacy trochę letni? Na przykład po tym, że były rzeczy, które nas rozpalały, ale jakoś przestały nas rozpalać. Były rzeczy, które nas mroziły, ale już przestały nas mrozić. Były rzeczy, które były nie do przyjęcia, ale pozwoliliśmy sobie na pewne kompromisy. Zaczęliśmy przyzwalać sobie i otoczeniu na różne rzeczy. A to nie jest takie złe, a to przecież normalne, a teraz są takie czasy, a teraz nikt nie ma czasu, a teraz to, a teraz tamto. Potrafimy sobie pewne rzeczy wytłumaczyć i dzięki temu, czy przez to, nie walczymy o to, aby zachować pozycję, którą mieliśmy. I w tym momencie, kiedy to, co nas mroziło, przestaje nas mrozić, to też to, co nas rozpalało, przestaje nas już tak rozpalać jak kiedyś. W momencie, kiedy pozwalamy sobie na kompromisy, przestajemy już szukać tych obszarów, które są gorące. I dlatego w 17 wersecie czytamy dalej, że Pan Jezus mówi,
do tego właśnie kościoła, mówi tak, w czym się objawia ta letniość właśnie? Mówi, dlaczego, o czym, co świadczy o tej letniości? Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Wiecie, wpadamy w to często jako chrześcijanie, że ja to sobie nazwałam, że tak obrastamy w komfort. Tak pozwalamy, żeby komfort nas tak obrósł, żebyśmy byli już nie tylko my sami, ale cała otoczka tego wszelkiego dobra, o które wzbogaciliśmy się tu na ziemi. To mogą być dobra materialne, ale to może być wszystko to, co lubimy i co sprawia, że dobrze się tutaj czujemy. I kiedy człowiek się zaczyna bardzo dobrze czuć z samym sobą, ze swoim otoczeniem, z tym, co posiada, przestaje odczuwać brak. A kiedy ktoś nie jest głodny, to nie szuka pokarmu. Kiedy nie czujesz braku, to niczego nie potrzebujesz. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy kiedyś z naszego kościoła grupa poszła ewangelizować. Gdzieś tam to był taki czas, że chodziło się po rynku i się podchodziło do różnych osób, się ewangelizowało. To chyba była nawet nasza grupa domowa. Pastor mi potwierdza, że tak. I kiedyś jeden z gorliwych braci, który chciał głosić Ewangelię i dzielić się swoją wiarą w Jezusa Chrystusa, podszedł do dwóch panów, którzy pili kawę w ogródku kawiarnianym. I pełen zapału i energii powiedział: proszę Pana, Jezus ma dla Pana wszystko. On, jeżeli Pan przyjmie Jezusa, On da Panu wszystko. On ma dla Pana uzdrowienie, ma dla Pana rozwiązanie Pana problemów, ma dla Pana zaspokojenie wszystkich Pana potrzeb. A ten człowiek powiedział tak, popatrzył, mówi: ale ja niczego nie potrzebuję. Ja wszystko mam, nie mam żadnych problemów, nie choruję, nie potrzebuję Jezusa. I potem rozmawialiśmy i refleksja była taka. Ten gorliwy brat nie przedstawił temu człowiekowi jego prawdziwej potrzeby, nie dał oferty Ewangelii. On pokazał zaspokojenie tej powierzchowności, zaspokojenie tylko tego, co powierzchu. Tak to mamy w Chrystusie, ale to nie jest istota Ewangelii. To nie jest to najważniejsze, co Jezus dał, bo ten człowiek myślał sobie: jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A Pan Jezus, który wiedział, że on potrzebuje zbawienia, patrzył na niego i mówił: nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. To, czy coś mamy, czy czegoś nie mamy, zależy od perspektywy, z jakiej na to patrzymy. Jeżeli patrzymy z perspektywy fizycznej, z perspektywy doczesnej, to nie powodzi nam się źle. Ale jeżeli zaczynamy patrzeć z perspektywy duchowej, to oby się nie okazało, że będziemy odnalezieni jako ślepi, goli, nędzarze i pożałowania godni. I wiecie, pastor mówił o ciasnej bramie, że my powinniśmy wchodzić w ciasną bramę. Wiecie, kiedy obrastamy tak w ten komfort. Wiecie, parę lat temu, pamiętacie, to większość z was pamięta, przytyłam znacznie. I wtedy zaczęłam odczuwać pewien dyskomfort. Na wagę starałam się nie wchodzić, to można było ominąć, to nie był problem. Ale zaczęłam odczuwać dyskomfort, ubierając pewne ciuchy, które były na mnie dobre, a nagle jakoś zaczęły cisnąć. Wydawało mi się, że się skurczyły, ale tak wszystkie naraz chyba nie. I stopniowo kurczyły się coraz bardziej. Musiałam sobie to w którymś momencie powiedzieć, że raczej problem jest po mojej stronie, a nie po ich stronie. I znalazłam sposób, jak to rozwiązać. Sposób bezbolesny i komfortowy. Kupiłam sobie większe ciuchy.
I słuchajcie, poczułam komfort. Nic mnie nie cisnęło, a jeżeli coś nawet było z zapasem, to poczułam się nawet świetnie. W tym wyglądam super. To jest nawet luźne na mnie. I czułam ten komfort przez jakiś czas. Za jakiś czas znowu się zaczęły kurczyć. Nie wiem, jakieś te ciuchy robią teraz takie dziwne, że one się po prostu kurczą. Więc za jakiś czas znowu się wszystkie jeden po drugim zaczęły kurczyć. Dyskomfort powrócił, ale już wiedziałam, co zrobić, żeby się go szybko pozbyć, więc kupiłam sobie nowe ciuchy, znowu rozmiar większe i znowu było fajnie. Fakt, że miałam większy problem, żeby na przykład podbiec do autobusu, no bo jakoś tak ciężko mi się biegało, no ale w sumie można wyjść wcześniej na autobus, prawda? Miałam też problem, żeby wejść po schodach, jeżeli to było więcej niż tam jedno piętro czy dwa. No ale jejku, no czy trzeba chodzić po schodach, można podjechać windą, to też się da ogarnąć. Więc w sumie było dosyć komfortowo. Aż przyszedł moment, że stwierdziłam, że już chyba starczy tego oszukiwania się. Kiedyś weszłam na wagę i stwierdziłam, że czar prysł, że kolejny rozmiar ciucha już tego komfortu chyba mi nie jest w stanie zapewnić. No i wtedy nie dało się tego już załatwić jednym pstryknięciem. To był proces, żeby wrócić do wagi, która była przy tych pierwszych ciuchach. Ale jest to możliwe. Ale jest to możliwe. To da się zrobić. I wiecie, kiedy my tak poobrastamy w komfort naszego codziennego życia, w naszą wygodę, w nasze przyzwyczajenia, w to, co lubimy, w nasze nawyki, które pochłaniają mnóstwo naszego czasu, w te różne rzeczy, które są fajne, dobre i czemu mam sobie odmawiać, skoro wreszcie mnie na to stać? Kiedy tak w to wszystko poobrastamy, to nagle okazuje się, że ta wąska ścieżka, na której się mieściliśmy, nagle staje się za wąska i zaczynamy szukać szerszej ścieżki, bo na niej jest bardziej komfortowo. I że ta ciasna brama, w którą się mieściliśmy i przez którą nie było problemu wielkiego, żeby przejść, nagle staje się tak ciasna, że wymaga to coraz większego wysiłku, żeby się przez nią przecisnąć i w końcu rezygnujemy z przeciskania się, bo zaczyna pojawiać się coraz bardziej realne ryzyko, że nie przejdziemy, tylko utkniemy gdzieś po środku. Jasne, można iść szerszą ścieżką, można wchodzić przez szeroką bramę. Ale Pan Jezus powiedział, dokąd wiedzie się szeroka ścieżka i dokąd wiedzie szeroka brama. I ja tak myślę, że chyba lepiej dokonać wysiłku i się odchudzić, żeby się na tej wąskiej ścieżce i w tej ciasnej bramie zmieścić. I Pan Jezus powiedział, że mamy wzrastać do wymiarów pełni Chrystusowej. Wiecie, wymiary Jego pełni to nie są ogromne wymiary. Wymiary Jego pełni to jest właśnie wąska ścieżka i ciasna brama. Ty nie masz się stać nie wiem jakim herosem chrześcijaństwa, żeby dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej. Ty masz stawać się mniejszy, a to On ma w tobie wzrastać. To są wymiary pełni Chrystusowej i to pokazał nam Pan Jezus na Golgocie, kiedy modlił się przed swoją męką i modlił się: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jeśli to możliwe, to ja bardzo chętnie nie będę umierał. Ja nie chcę, ja się boję. Słowo Boże mówi, że Jezus lękał się i trwożył, a
krople jego spływały, jak krople potu spływały jak krople krwi. To była udręka strachu. I Jezus wołał do Ojca i mówił: jeśli to możliwe, niech mnie to ominie. Ale zaraz powiedział: ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I On w ten sposób pokazał nam wymiar pełni Chrystusowej. On pokazał nam w ten sposób wąską ścieżkę. Pokazał nam w ten sposób ciasną bramę. Im większy jesteś Ty, tym trudniej Ci się zmieścić w ciasnej bramie. Im Ty bardziej stajesz się mniejszy, a On wzrasta, tym bardziej mieścisz się. Więc co zrobić z tą biedą, z tym ubóstwem, z tym obrośnięciem, komfortem? Jak schudnąć z tego wszystkiego? Pan Jezus mówi, daje radę Kościołowi w 18 wersecie, w kolejnym. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Pan Jezus mówi: kup u mnie, przyjdź do mnie i kup. Kochani, zbawienie jest za darmo, ale kiedy przyjmiesz zbawienie, przyjmiesz Jezusa, są rzeczy, które będą Cię kosztować. Jeżeli nie chcesz zadowolić się po prostu tylko zwykłym w cudzysłowie zbawieniem. Tak, jestem zbawiony, pójdę do nieba, będę zbawiony, jak to niektórzy mówią, jak przez ogień, tak, to wszystko niech sobie spłonie, ale ja jednak jestem zbawiony i idę do Pana. Jeżeli chcesz czegoś więcej, jeżeli pragniesz więcej, wiesz, to jest tak, jeżeli na czymś Ci naprawdę zależy, jesteś gotowy za to zapłacić. Rzeczy mało wartościowe, jak samo określenie to mówi, mało kosztują. Rzeczy cenne mają właśnie cenę, mają wartość. I to jest pytanie do każdego z nas, za co płacimy? I nie chodzi tylko o pieniądze. Tak, czasami pieniądze też. Czasami trzeba zapłacić pieniądze, żeby nie wiem, gdzieś pojechać, żeby coś, kogoś wartościowego usłyszeć. Ale taką walutą chyba najdroższą w tej chwili dla nas to jest czas. I my płacimy naszym czasem za różne rzeczy. I czasami płacimy naszym czasem za to, jak pastor mówił w zeszłym tygodniu, za to scrollowanie i o, głupie, ale bez sensu, ale głupie. I płacimy, i to jest cena. To jest, i licznik bije. Ty przewijasz i licznik bije, twój czas mija. Ale możesz ten czas zainwestować w inne rzeczy. Możesz zainwestować w szukanie Twojego Pana. Możesz zainwestować w relacje z Bogiem. Możesz zainwestować w odchudzanie. Żeby te rzeczy, które narosły na Tobie, ta pusta, wiecie, jak to puste jedzenie, tak samo ta pusta wiedza z internetu, to głupie, to bez sensu, te puste kalorie takie, to, co Cię tuczy, ale Cię nie odżywia. To Cię tuczy, Ty czujesz, że o, tak, czas minął, fajnie, o, ale się odprężyłam, ale się zrelaksowałam, o, fajnie, popatrzyłam na to, ale fajna kiecka, ale fajne auto, ale o, fajna potrawa, coś tam, o, a to głupie, a to bez sensu, no jak ludzie mogą coś takiego wrzucać. I tak właśnie się odprężyłam, ale fajnie było. I zapłaciłam, zainwestowałam mój czas w śmieciowe jedzenie, najadłam się śmieci.
ale mogę jeść inne rzeczy. I inwestujemy różne rzeczy, płacimy różną walutą. To może być czas, to mogą być pieniądze, ale to mogą być też relacje. Czasami inwestujemy w niewłaściwe relacje. Czasami powinniśmy z pewnych relacji zrezygnować. Zapłacić cenę zerwania pewnych relacji, a zainwestować w nowe relacje, które będą nas rozwijać i nas budować. Czasami trzeba zapłacić cenę naszych planów. Czasami my coś sobie planujemy, ale niekoniecznie to są plany naszego Pana. Niekoniecznie spytaliśmy Go: Panie, czy Ty chcesz, żebym był teraz tam i tam, żebym pojechała tam i tam? Czasami mamy pojechać gdzie indziej, a czasami mamy nie pojechać wcale, a czasami mamy pojechać w innym czasie. A czasami jest właśnie tak, jak zaplanowaliśmy. Tylko fajnie, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy w Bożym planie, a nie, że to jest tylko nasz plan. Od razu inny komfort. Czasami ceną jest nasze dobre imię. Czasami nie chcemy wypowiedzieć się, co uważamy, co myślimy, żeby nie stracić dobrego imienia, bo jest ono dla nas zbyt cenne. Ale Słowo Boże mówi: biada wam, jeżeli wszyscy o was dobrze mówić będą. Bo o Panu Jezusie nie wszyscy mówili dobrze. Więc dlaczego my oczekujemy, że o nas wszyscy będą mówić dobrze i dlaczego uważamy, że to jest właściwe, żeby wszyscy mówili dobrze? Więc są różne ceny, różna waluta, ale Pan Jezus powiedział: radzę ci, abyś nabył u mnie. I rzeczą jest, żebyśmy nie szukali teraz: no dobra, to co teraz? Dobrze, to już podejrzewam, że różne takie myśli wam chodzą po głowie. O, to ja się będę więcej modlić. O, to ja będę mniej oglądać internet. O, to ja będę to, a to ja nie będę tego. I może to są myśli od Ducha Świętego. Ale może to jest twoja gorliwość. I niekoniecznie to Bóg chce ci pokazać, że jest tym czymś, z czego powinieneś się odchudzić. Albo nie w pierwszej kolejności. Uf, to dobrze, to jednak nie muszę nic robić z internetem. Tego też nie powiedziałam. Ja powiedziałam, że to nie mają być twoje decyzje. To mają być twoje decyzje pod wpływem Jego woli, którą On chce ci objawić. Bo On... To On, kiedy objawia ci swoją wolę, kiedy odsłoni przed tobą swoje pragnienia, które ma względem ciebie, On powie ci, czego On chce względem ciebie, czego chce od ciebie i te pragnienia w tobie wzbudzi, kiedy tylko Mu na to pozwolisz. Bo On daje chcenie. I kiedy On wzbudzi w tobie te pragnienia, to nie bądź jak małe dziecko, które mówi: dobra, już wiem i biegnie, tylko bądź jak już starsze dziecko, mądrzejsze dziecko, które mówi: dobra, tato, to jak już mi powiedziałeś, czego ode mnie chcesz, to teraz powiedz mi, jak to razem zrobimy. Daj mi strategię, daj mi sposób, daj mi zrozumienie właściwych metod, daj mi zrozumienie właściwego czasu. Poprowadź mnie w tym. Dwudziesty werset mówi tak: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus po tej całej historii mówi: stoję u drzwi i kołaczę. Tak, z tobą nie jest może najlepiej, możesz to zmienić, przyjdź do mnie, kup to, co ci jest potrzebne, zapłać cenę, a ja stoję u drzwi i kołaczę. Ja jestem blisko, jestem u twoich drzwi. Jestem u twoich drzwi i pukam. Nie przechodzę obok twojego domu i jeżeli akurat wyjdziesz przez okno i mnie zauważysz i mnie zaprosisz, to wejdę. Nie, ja stoję u twoich drzwi i pukam, i pukam, i pukam.
To nie jest bądź gotowy, bo przyjdę i zapukam. I jak usłyszysz i otworzysz, to wejdę. Nie, ja stoję i pukam. Stoję i pukam. I pukam. I pukam. Jeśli otworzysz, to wejdę. I będę z tobą wieczerzać. A ty ze mną. Razem będziemy jeść. Wiecie, kiedy uczniowie szli do Emaus po zmartwychwstaniu Jezusa, jeszcze się z Nim nie spotkali, ale szli i rozmawiali o tym, że Pan Jezus został zabity, a oni myśleli, że to taki wielki prorok. I szli i się martwili, co się stało, że cała nadzieja stracona. Wtedy nagle Pan Jezus zmartwychwstały przyłączył się do nich. Nie było wtedy komórek, nie było internetu, oni jeszcze nie mieli pojęcia o tym, co się wydarzyło tak szczegółowo, ale wiedzieli tyle, co słyszeli, że podobno, że coś tam słuchy jakieś chodziły. Pan Jezus do nich się przybliżył, wypytywał ich, tak jakby nie miał pojęcia, co się stało, a przecież on był w centrum wydarzeń. Oni mu opowiadali, dziwili się, że on zupełnie nic nie wie, bo Jerozolima huczy. I nie rozpoznali go, pomimo tego, że on tłumaczył im pisma i że te rzeczy musiały się stać. Ale kiedy już dotarli na miejsce, Jezus szedł z nimi, zaprosili go do domu. Zaprosili go, aby wszedł. On wszedł z nimi, usiadł przy stole i z nimi wieczerzał. Jadł z nimi kolację. I rozmawiali, ale w pewnym momencie Pan Jezus połamał chleb. I potem zniknął sprzed ich oczu. I oni powiedzieli tak, czyż nasze serca w nas nie pałały, kiedy On pisma przed nami otwierał? Kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeśli otworzysz mu drzwi, jeżeli zareagujesz na to pukanie i otworzysz mu drzwi, on wstąpi do twojego życia i on w twoim życiu będzie łamać chleb. On w twoim życiu objawi się tobie w taki sposób, że poznasz Go tak, jak Go jeszcze nigdy nie znałeś. On ci się objawi i On po to puka, żebyś Go wpuścił, żeby mógł ci się objawić. Chrześcijaństwo nie jest religią nakazów i zakazów. Jezus nie narzuca ci niczego i nie rozlicza cię z tego, co zrobisz i nie jest sędzią, który patrzy, czy wykonujesz Jego wolę. On chce wstąpić do ciebie i dlatego puka. Chce wstąpić i chce z tobą wieczerzać. Chce ci się objawić. Chce objawić ci swoje plany dla ciebie. Chce wzbudzić swoje pragnienia w twoim sercu. Chce podnieść na nowo tę gorliwość i żarliwość dla Niego i dla Jego słowa w tobie. On chce się objawić w tobie w taki sposób, w jaki Go jeszcze nie poznałeś. I chce cię zabrać w podróż. Chce cię zabrać w podróż wąską ścieżką. Chce cię zabrać w podróż przez ciasną bramę. I z Nim zmieścisz się. Z Nim zmieścisz się. Bo w Jego obecności spadają te wszystkie narośla komfortowe. W Jego obecności to wszystko z ciebie spada. W Jego obecności opuszczą cię te wszystkie kalorie ze śmieciowego jedzenia, którym się najadłeś i którym jest zapchana twoja dusza. To wszystko cię opuści, bo Jego obecność jest uzdrowieniem. On jest twoim uzdrowieniem. On powiedział, niech się stanie i się stało. Wszystko się dzieje, kiedy przychodzisz do Niego i mówisz, jestem gotowy, weź mnie tam, dokąd mnie chcesz zabrać. I On mówi,
Niech się dzieje zatem. Niech się dzieje. Odpocznij we mnie. Odpocznij i zobacz, że to ja działam. Bo koniec końców, moi drodzy, to On ma odebrać chwałę z tego, co On będzie robić przez Twoje ręce. Z tego, co On będzie czynić przez Twoje życie. To są Jego dzieła, nie Twoje. To jest Jego służba, nie Twoja. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, wstąpię. Nie musisz nic więcej zrobić, wystarczy, że otworzysz, a On wstąpi. Nie musisz się martwić, co się będzie działo, jak On już wstąpi. A jak to będzie z tym, a jak to będzie z tamtym? On zadba o to, żeby było tak, jak być powinno. Jeżeli coś ma umrzeć, niech umrze. Jeżeli coś ma ożyć, niech ożyje. Jeżeli coś ma cię opuścić, niech cię opuści. Jeżeli coś ma nagle przyjść do ciebie, niech przyjdzie. Ale to, co On robi w twoim życiu, to jest najlepsze, co jest dla ciebie potrzebne. Więc będziemy się teraz modlić. Powstańcie, proszę. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty masz taką żarliwą, gorącą, gorliwą miłość dla nas. I Panie, Ty nie przestajesz pukać. I Ty pukasz, abyśmy wpuszczali Cię w kolejne i kolejne dziedziny naszego życia. Panie, Ty chcesz mieć nas całych. Ty chcesz mieć całe nasze serce. Panie, otwieramy się teraz przed Tobą i pozwalamy, abyś prześwietlił teraz nasze serca, abyśmy w Twoim świetle mogli zobaczyć, gdzie jeszcze potrzebujemy Cię wpuścić, gdzie jeszcze pukasz, co jeszcze powinno zostać zmienione w nas, co jeszcze powinno być Tobie poddane. I Panie, oddajemy Tobie chwałę za to, że Ty nie oczekujesz, że my się będziemy sami domyślać, że my będziemy teraz prześcigać się między sobą, kto wymyśli sobie lepszą służbę, kto wymyśli lepsze działanie dla Twojej chwały. Panie, Ty tego od nas nie oczekujesz. Ty oczekujesz od nas posłuszeństwa i poddania. I my teraz, Panie, decydujemy się, że chcemy być Tobie posłuszni, że chcemy poddawać się Tobie. Chcemy, Panie, podążać za Twoimi pragnieniami, które wzbudzasz w nas. Otwieramy się teraz na to, Panie. Niech Twoje pragnienia na nowo wzbudzą się. Niech Twoje pragnienia na nowo podniosą się. My nie zgadzamy się na żaden lęk i na żaden strach, że te pragnienia mogą zrobić nam coś złego. Nie, Panie, my przyjmujemy, że to, co Ty masz dla swoich dzieci, to jest dobre. I dziękujemy Ci, że Twoje pragnienia są dobre dla nas i dla tych, do których nas posyłasz, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty zaplanowałeś doskonałe rzeczy dla każdego z nas, dla całego tego Kościoła, Panie. Oddajemy teraz Tobie chwałę. Wywyższamy Twoje święte imię, bo Ty jesteś godzien chwały i czci. My, Panie, chcemy się stawać mniejsi, abyś Ty mógł w nas wzrastać. Panie, nie chcemy szukać tego, co nasze, ale tego, co Twoje. Poddajemy się Tobie, Panie. Pozwalamy, niech Twoje pragnienia zawładną nami. Niech to, co zimne powinno być w naszym życiu, stanie się znów lodowate. Niech to, co powinno płonąć, znów się rozpali i będzie na nowo gorące. Oddajemy Tobie chwałę, Panie. Panie, wychodzimy ze strefy tego, co letnie i, Panie, szukamy Twojej obecności, szukamy Twojej żarliwości. Panie, poddajemy się Tobie teraz. Pozwalamy Tobie teraz, działaj w nas. Działaj w nas. Poruszaj się w nas. Panie, słyszymy, że kołaczesz i otwieramy Ci drzwi i zapraszamy Cię do środka. Wejdź, wieczerzaj z nami. Łam chleb w naszym sercu. Objawiaj nam Twoje głębokości, Panie. Niech to, co Twoje jest głębokie, niech sięgnie naszych głębi, Panie, i niech będzie nowym objawieniem, nową świeżością, Panie, i nowym impulsem do życia z Tobą na jeszcze głębszym poziomie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.